Jeszcze widzę, że niektórzy zmierzają w naszą stronę, przestawiają się z trybu festynu, bo w czasie przerwy to taki mały festyn, wcześniej czas modlitwy, a teraz właśnie skupiamy się nad tematem. Dzisiaj chciałbym zabrać was na szkolną wycieczkę. Niektórzy wracają z wycieczki jeszcze tak. Lubicie szkolne wycieczki? Macie jakieś wspomnienia ze szkolnych wycieczek? Niektórzy pewnie całkiem niedawne. Moje wspomnienia ze szkolnych wycieczek, jak się domyślacie, są już dosyć dawne. Ale pamiętam niektóre wycieczki z czasów liceum. Pamiętam jedną taką wycieczkę. To była udana wycieczka, przynajmniej dla mnie. Ale nie wszyscy wracali z niej zadowoleni. Niektórzy mówili wręcz, że już nigdy więcej. Bo pomimo czujnego oka naszego wychowawcy, którego nazywaliśmy wodzem, udało im się przemycić pewne napoje. No i działy się rzeczy, których później żałowali. Jeden z moich kolegów pochodził raczej z niezamożnej rodziny, był sportowcem, grał w jednym z klubów piłkarskich w Krakowie. Powiedział po tej wycieczce: już nigdy więcej, tyle pieniędzy i tylko po to, by czuć się tak okropnie. Obiecuję, już nigdy więcej. Słowo sportowca. I udało mu się dotrzymać obietnicy do kolejnej wycieczki. Niektórzy moi koledzy mieli naprawdę poważny problem z ludzkimi słabościami. Sytuacje, w jakich się później w życiu znaleźli, były wręcz dramatyczne. Jeden z nich napisał do mnie parę lat temu: życie mnie nie oszczędziło. Podstawowe zmagania z samym sobą, z własną naturą. Gdy człowiek czegoś bardzo nie chce robić, ale przegrywa walkę z samym sobą. I wtedy stawia sobie wielkie pytanie, o którym mówił Mateusz na wstępie. Dlaczego przegrywam walkę z samym sobą, chociaż tak bardzo się staram? Co zrobić, by doświadczyć upragnionego zwycięstwa nad własną naturą? Dzisiaj będziemy szukali odpowiedzi w liście do Rzymian 7. Przeczytajmy pierwszą część. Czyż nie jest wam wiadomo, bracia, mówię przecież do tych, co prawo znają, że prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje? Podobnie też i kobieta zamężna na mocy prawa związana jest ze swoim mężem, jak długo on żyje. Gdy jednak mąż umrze, traci nad nią moc prawo męża. Dlatego to uchodzić będzie za cudzołożną, jeśli za życia swego męża współżyje z innym mężczyzną. Jeśli jednak umrze jej mąż, wolna jest od tego prawa, tak iż nie jest cudzołożną, współżyjąc z innym mężczyzną. Autor, jak widzimy, posługuje się tutaj przykładem. Coś dzisiaj gorąco, chyba temat taki, tak? Sławkowi zabierze to jeden ruch na iPhone'ie, żeby zmniejszyć o jeden stopień. Autor posługuje się tutaj przykładem kobiety, choć równie dobrze mógłby posłużyć się przykładem mężczyzny. Więc jest kobieta i ta kobieta wychodzi za mąż. Co się robi, jak się wychodzi za mąż? No, przysięga się, tak? Wierność. Ona też postanowiła być wierna swojemu mężowi. Spotkają ją w życiu różne pokusy, ale ona obiecuje być wierna. Później rzeczywiście w życiu przychodzą różne trudne chwile, jakieś rozczarowania i różne myśli, żeby zmienić swój los. Dlaczego ona jednak
dalej obiecuje być wierna, ponieważ jest przykazanie. Ono zabrania czegoś takiego. Nawet gdyby była nieszczęśliwa i marzyłby jej się inny związek, jest przykazanie. Przykazanie. Jednak co dzieje się z człowiekiem, gdy obiecuje spełnić Boże przykazania? Wielka i niezwykle ważna prawda o naturze człowieka. Co dzieje się z człowiekiem, który obiecuje spełniać przykazania? Przeczytajmy drugą część dzisiejszego fragmentu. Tak i wy, bracia moi, dzięki ciału Chrystusa umarliście dla prawa, by złączyć się z innym, z tym, który powstał z martwych, byśmy zaczęli przynosić owoc Bogu. Jak długo bowiem wiedliśmy życie cielesne, grzeszne namiętności pobudzane przez prawo działały w naszych członkach, by owoc przynosić śmierci. Co dzieje się z człowiekiem, gdy chce spełniać przykazania? Wers 5, druga część, jeszcze raz. Grzeszne namiętności pobudzane przez prawo działały w naszych członkach, by owoc przynosić śmierci. Świadomość prawa, przykazań, pobudza w człowieku grzeszne namiętności. Jak człowiek wie, że nie wolno, ta świadomość działa w nim odwrotnie, działa jak katalizator. Skoro już wiemy, jak działa natura człowieka, to przyłóżmy zasadę do konkretnej sytuacji. Czym będą wypełnione myśli kobiety, która trzyma się męża ze względu na wymogi Bożego prawa, tylko ze względu na wymogi prawa, lub na odwrót w przypadku mężczyzny? Uruchommy wyobraźnię. Co będzie się działo w głowie takiej osoby? Nie musimy do tej głowy zaglądać. Mówi o tym nasz podręcznik duchowej anatomii. Taka osoba, nawet jeżeli będzie formalnie robiła wszystko jak trzeba, będzie przykładną żoną, mężem, jednak w sercu będzie inaczej. Będzie zmaganie się z pokusami co do wierności, choćby w myślach. Co myśmy właśnie zobaczyli? Z czym mamy tu do czynienia? Bóg przez Pawła apostoła pokazuje nam model, jak działa ludzka natura. Uczymy się duchowej anatomii, jak działa dusza człowieka. Ten model pokazuje, jak działa, jak człowiek reaguje na pojawienie się Bożego przykazania. Grzeszne namiętności zostają pobudzone. Gdy przyłożymy ten model anatomiczny do szkolnej wycieczki, możemy zakładać, co będzie się działo. Gdybyś była wychowawcą sprawującym opiekę nad taką wycieczką, to możesz zaglądnąć do podręcznika, by wiedzieć, co będzie działo się w głowach uczestników. Jeżeli jest ogłoszenie przed wycieczką, żadnych mocnych napojów, tylko oranżada i że chłopcy nie wchodzą do pokojów dziewczyn i na odwrót, to my już wiemy, co będzie się działo pod wpływem takiego przykazania i do czego będzie kusiło, bo znamy działanie ludzkiej natury. Jeżeli motywem działania jest to, by zachować jakieś przykazanie, przepis, takie będą skutki. Formalnie być może nawet je spełnimy, ale czym wypełniony jest umysł człowieka, który kieruje się prawem, przykazaniami? To prawo działa jak katalizator. Dlatego człowiek, nawet jeżeli czyny są w porządku, jest wypełniony różnego rodzaju niewiernością,
różnymi tęsknotami, pełnymi pożądliwości i chciwości. Człowiek może spychać to ze swojej świadomości, może wmawiać sobie, ja respektuję przykazania, nie łamię ich, nie ulegam złym rzeczom. Jednak Słowo Boże, nasz rentgen, mówi coś innego. Jeżeli motywem twojego postępowania jest przestrzeganie przykazań, te przykazania będą rozbudzały w tobie pożądliwość, więc będziesz wypełniony, wypełniona wszelkiego rodzaju niewiernością, różnymi tęsknotami pełnymi pożądliwości i chciwości. Bo taka jest natura ludzka i tak działa pod wpływem przykazań. Ciągnie ją, by robić odwrotnie, niż mówi przykazanie. Inną ilustracją mogą być choćby nasze zmagania ze sposobem odżywiania. Istnieje coś takiego jak przepis, co jest właściwe, prawda? Czyli pewnych rzeczy nie jemy, o pewnych porach nie jemy i ile nie jemy. Niby proste, ale co się dzieje? Nasza natura, zgodnie z modelem anatomicznym, nie pozostanie obojętna, gdy zabieramy się do realizacji. Jak nie wolno, no to jeszcze bardziej ciągnie. Czy macie już w głowach konkretne potrawy, o które tutaj chodzi? Co to za potrawy? Jakiś deser? Ja mam takie rzeczy, których naprawdę nie wolno mi spożywać. Widzę w wyobraźni srogie spojrzenie lekarza. Dlatego jem na przykład lody, które Ewa produkuje specjalnie dla mnie, bez cukru, ale ona ma inne lody, które lubi, burgund, wanilia i pistacja, tak, pistacje. Jak działa moja natura? Bardzo chętnie pomagam mojej żonie sprzątać ze stołu, bo wtedy trzeba zamknąć pudełko z lodami i wrzucić z powrotem do zamrażarki, więc jedną ręką zamykam to pudełko, a w drugiej nie wiadomo skąd wzięła się łyżka. No i rozumiecie. Jest pytanie, która ręka wygra, kiedy pudełko zostanie ostatecznie zamknięte. Czasami jest już prawie zamknięte, ale nagle odlatuje na drugi krąg. Więc my tutaj z Ewą razem potwierdzamy w pełni, że tak działa ludzka natura. Jeżeli czegoś nie wolno, to nas szczególnie ciągnie. Dlatego rozwiązanie problemu przez przykazania jest po prostu nieskuteczne. Przynosi wręcz odwrotny skutek. Co się dzieje, kiedy człowiek nastawia się na zachowywanie przykazań? I to jest motywem. Ta prawda może być dla kogoś rewolucyjna, może całkowicie wywracać dotychczasowy sposób myślenia, ale zbliża nas do prawdziwego rozwiązania. Nie doświadczymy rozwiązania naszych problemów, jeżeli dobrze nie poznamy prawdy o tym, jak działają na nas przykazania i nie uznamy jej. Pozostaniemy niewolnikami, może wmawiającymi sobie coś, dobrze ukrywającymi się za fasadą pięknych deklaracji, pięknych postanowień, ale w sercu i umyśle pozostaniemy niewolnikami swoich pożądliwości i złych skłonności. Podręcznik duchowej anatomii, który poznajemy, Boże Słowo, pokazuje też skutki,
Gdy człowiek kieruje się przestrzeganiem przykazań, jeszcze raz wers 5, druga jego część. Grzeszne namiętności pobudzane przez prawo działały w naszych członkach, by owoc przynosić śmierci. Co jest na końcu tej drogi? Owoc śmierci jako przeciwieństwo owocu życia. Inaczej mówiąc, na tej drodze szczęścia nie będzie. Jak po tamtej szkolnej wycieczce niektórzy moi koledzy byli niezadowoleni i niektóre koleżanki nie były to szczęśliwe miny po tym, co tam się w ukryciu wyrabiało. Na początku dopiero co uzyskanej pełnoletniości i dalszy los, równie nieciekawy. Nasz podręcznik nazywa to bardzo dosadnie owoc śmierci, przeciwieństwo życia, pełni życia. W takim razie jedno pytanie urasta gdzieś na pierwsze miejsce. Jeżeli nie przykazania, to co? Jaki jest zamysł Boży? Czytaliśmy o tym już w wersie 4, jeszcze raz go przeczytajmy. Tak i wy, bracia moi, dzięki ciału Chrystusa umarliście dla prawa, by złączyć się z innym, z tym, który powstał z martwych, byśmy zaczęli przynosić owoc Bogu. Z czego ma wynikać nasze postępowanie? Co ma nas motywować, skoro nie przykazania? Czytamy, by złączyć się z innym. Wszystko ma wynikać z naszej więzi z Chrystusem. Co jest powiedziane o Chrystusie tutaj w wersie 4? Co z Nim się stało? Powstał z martwych. Żyje. Gdzie Chrystus żyje? Księga Apokalipsy 3:20, tak? Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Gdzie żyje Chrystus? W nas, w tych, którzy go zaprosili, otworzyli drzwi. Żyje w nas. Możemy z nim wieczerzać, czyli mieć wspólnotę, bliską więź. Chcąc tego na co dzień doświadczać, potrzebujemy przyznawać mu pierwsze miejsce w naszym życiu. Jak to mówimy, utrzymywać go na tronie naszego życia. I to jest cała tajemnica zwyciężania nad naszą naturą. Można to ująć w formę zasady. Nie skupiaj się na walce z pokusami przez dobre postanowienia, bo i tak przegrasz. Skupiaj się na utrzymaniu Chrystusa na pierwszym miejscu, na tronie swojego życia, a On da zwycięstwo. To jest właściwy kierunek. To obecność Chrystusa w moim życiu i utrzymywanie Go na pierwszym miejscu jako kogoś, kto jest najważniejszy, powoduje, że pewnych rzeczy nie robię, na pewne rzeczy nie patrzę, o pewnych rzeczach nie myślę, bo jest od razu myśl, przecież przebywam w Twoim towarzystwie, Chrystusie, więc pewne rzeczy tu nie pasują. Jest w tym podejściu ogromna siła, bo siłę ma Chrystus. Gdy ja utrzymuję Go na pierwszym miejscu, zapraszam Go w ten sposób, by tej siły użył wobec mnie i moich problemów. Siła bierze się z przebywania z Chrystusem. Ilustracją może znowu być małżeństwo, przebywanie żony z mężem. Jak się razem przebywa, to nie ma miejsca na pewne rzeczy, prawda? Bo jest się w towarzystwie żony, męża, i nie ma miejsca na pewne rzeczy. To jest ilustracja.
Jeżeli w naszych myślach i w naszym duchu doświadczamy wspólnoty z Chrystusem, utrzymując Go na pierwszym miejscu, nie ma miejsca dla innych rzeczy. Wszystko, co robimy, wynika z Jego obecności w nas. Z tego, że jesteśmy z Nim. Powracając do przykładu jedzenia, przykazania okazały się nieskuteczne. A co jest skuteczne? No, przebywanie z drugim człowiekiem. Ma w jakimś stopniu działanie ochronne. Czasami sama obecność drugiej osoby pomaga. To, że patrzy. Powracając do tych lodów na deser, w naszym małżeństwie my prosimy siebie nawzajem, zabierz to już ode mnie, wrzuć do zamrażarki. Więc Ewa bierze ode mnie pudełko z lodami, chce założyć pokrywkę, żeby włożyć do zamrażarki, ale ja, zanim ona jeszcze to wieczko zamknie, staram się łyżką wyszarpać trochę. No ale już pudełko zamknięte. Sama obecność drugiej osoby może pomóc. Jednak z ludźmi bywa to niedoskonałe, prawda? Bo przecież nie przebywamy ze sobą stale i w pozostałym czasie dzieją się różne rzeczy w ukrytej kamerze, jak czasem nadrabiamy to, co stracone pod okiem bliskiej osoby, jak nie widzi, ile Snickersów zmieciemy, to tylko Bóg wie. Więc to jest bardzo niedoskonałe, ale z obecnością Chrystusa jest zupełnie inaczej. Bo On stale jest w nas i możemy stale utrzymywać Go na pierwszym miejscu, stale z Nim być. Co to znaczy stale? Starać się, by nie było między nami żadnego niewyznanego grzechu, żadnego postanowienia, o którym wiemy, że mu się nie podoba. I wtedy to realnie działa. Obecność zmartwychwstałego Chrystusa we mnie wszystko zmienia. I nie ma już potrzeby, żebym kierował się przekazaniami, bo Jego obecność załatwia wszystko. I to jest odpowiedź na pytanie postawione na początku, dlaczego przegrywam? Czyżbym przykładał wysiłek nie tam, gdzie trzeba? No tak, jeżeli przykładam wysiłek do tego, by spełniać przykazania przez dobre postanowienia, przez silne postanowienia poprawy, to przykładam go nie tam, gdzie trzeba. I nasza natura śmieje się z takich podrygów, takich postanowień. Nie mamy szans. A gdzie trzeba przyłożyć wysiłek, by zwyciężać? Do osobistej więzi z Chrystusem. By utrzymać Go na pierwszym miejscu. By właśnie nie było między nami żadnego mojego niewyznanego grzechu, żadnego mojego postanowienia, o którym wiem, że się upieram, że Bóg chce inaczej, ale mu się to nie podoba. Jeżeli Bóg uświadamia mi jakieś niewłaściwe motywy, że potrzebuję je porzucić, a ja go lekceważę i nic sobie z tego nie robię, to wtedy potrzebny jest wysiłek. Pewna walka toczy się w nas, by jednak odwrócić się od tych wartości, wyznać Bogu, że to nie jest z naszej strony właściwe i to jest konkretny wysiłek, by utrzymywać Chrystusa na tronie swojego życia. A gdy będę utrzymywał Chrystusa na pierwszym miejscu, to On wszystko zrobi i da mi zwycięstwo. Moja rola polega na tym, by z Nim być i pozwolić Mu działać przeze mnie. Całe moje chrześcijańskie życie zostanie wypełnione przez Niego, żyjącego we mnie. I to jest ta różnica, którą sprawia obecność Chrystusa.
Moją wolę skupiam na pozwalaniu Jemu na życie przeze mnie. To jest rozwiązanie proste, ale jest jeden problem. Ten problem leży w naszych głowach. To jest nasz stary sposób myślenia, że życie z Bogiem polega na przestrzeganiu przykazań. I to stare myślenie jest największą przeszkodą, by doświadczyć nowego życia. Jak rozwiązać ten problem? Jak przełączyć się na nowy sposób myślenia? Jeszcze raz wers 4. Tak i wy, bracia moi, dzięki ciału Chrystusa umarliście dla prawa, by złączyć się z innym, z tym, który powstał z martwych, byśmy zaczęli przynosić owoc Bogu. Jak przełączyć się na nowy sposób myślenia? Co potrzebujemy uznać? Że z chwilą nawrócenia do Chrystusa, jeżeli rzeczywiście nastąpiło, umarliśmy dla prawa. To znaczy, rola przykazań prawa w naszym życiu została wypełniona i skończyła się. Umarliśmy dla prawa. Przykazania spełniły swoją rolę. Pokazały nam naszą grzeszność. Gdy próbowaliśmy je spełniać, nie udało się. Zobaczyliśmy dzięki temu, że jesteśmy w oczach Boga przestępcami i uwierzyliśmy, że potrzebujemy Zbawiciela. Prawo, przykazania spełniły swoją rolę, doprowadziły nas do Chrystusa. I co dalej? Jaka jest dalej rola przykazań w naszym życiu? Żadna. Nie ma już żadnego powiązania między nami a prawem. Do tego stopnia, że Bóg mówi, umarliście dla prawa. To znaczy ono istnieje, ale my już nie istniejemy dla Niego. Koniec i kropka. Dlaczego potrzebne jest tak ostre i radykalne podejście? Uznanie, że przykazania mnie już nie dotyczą. Przeczytajmy trzecią i ostatnią część dzisiejszego fragmentu. Chwila oddechu. Jest już o stopień niżej, prawda? Chyba lepiej. Czytamy. Teraz zaś prawo straciło moc nad nami, gdy umarliśmy temu, co trzymało nas w jarzmie, tak, że możemy pełnić służbę w nowym duchu, a nie według przestarzałej litery. Dlaczego potrzebne jest tak ostre i radykalne podejście? Uznanie, że przykazania już mnie nie dotyczą. Wielu ludzi dotyczą, ale mnie już nie. Ponieważ prawo, jak czytamy tutaj, trzymało nas w jarzmie. Co to oznacza? Prawo ma nad człowiekiem pewną moc. Jeżeli ta motywacja jest włączona, jeżeli człowiek jest nastawiony na wypełnianie przykazań, nie da się wprowadzić żadnej innej motywacji postępowania. Nie da się wprowadzić innej motywacji. Jeżeli kierujesz się przykazaniem, nie da się jednocześnie kierować czymś innym. Taką moc ma nad człowiekiem przykazanie, jeżeli człowiek się na nim opiera. I nie da się już nic więcej zrobić. Jeżeli jedno, w takim razie to nie drugie. Ilustracją może być mecz piłkarski, który właśnie trwa. Trwa jeszcze, czy już się skończył? Skończył się. No, popsuta moja ilustracja. No, ale jeszcze przed chwilą działała. Polska, Francja, ile? 3-1. O, wspaniale. Właśnie.
Jak oglądamy mecz, to nie słuchamy jednocześnie wykładu. Nie da się, prawda? Trzeba by wyłączyć mecz i słuchać wykładu. Tak samo, jeżeli moją motywacją jest przestrzeganie przykazań, to nie da się wprowadzić innej motywacji, jaką jest obecność Chrystusa. Ja tutaj posłużyłem się przykładem meczu, ale Bóg w tym naszym dzisiejszym fragmencie posłużył się pewną o wiele silniejszą ilustracją, ilustracją małżeństwa i pokazuje, że nie ma miejsca na inne małżeństwo, dopóki wcześniejszy mąż żyje. Tak samo nie ma miejsca na nowe motywy postępowania, jeżeli motywem jest przestrzeganie prawa. Nie da się tych dwóch rzeczy połączyć. Zgodnie z tym prawem tam Bożym, no dopóki mąż żyje, to i tamto. Nie da się połączyć przestrzegania prawa z opieraniem się na obecności Chrystusa. A więc nauczanie tych, w których zamieszkał Chrystus, że mają przestrzegać przykazań prawa, to wskazywanie im takiej motywacji no przede wszystkim pokazuje to, że nauczający nie pojął roli przykazań w planie Boga, nie rozumie Bożych zasad i nauczać chrześcijan spełniania przykazań, to tak jakby powiedzieć, to nic, że masz męża, co ci szkodzi mieć na boku przyjaciela? Takim przykładem Bóg się posługuje. Nie da się tego dobrze połączyć, podobnie tutaj. Chcąc doświadczać zwycięstwa nad starą naturą, potrzebuję całkowicie odłożyć motyw, jakim jest spełnianie przykazań i przyjąć nowy, życie w obecności Chrystusa. Dlaczego to jest ważne? Jaki będzie rezultat? Powróćmy jeszcze na chwilę do tego czwartego wersu i zobaczmy, co jest jeszcze powiedziane na końcu, tak? Tak i wy, bracia moi, dzięki ciału Chrystusa umarliście dla prawa, by złączyć się z innym, z tym, który powstał z martwych, byśmy zaczęli przynosić owoc Bogu. Dopiero teraz przynosimy owoc Bogu. Dopiero teraz zaczynamy naprawdę żyć dla Boga. Wcześniejsze życie, polegające na przestrzeganiu przez nas przykazań, było dla Boga bezużyteczne. Bo Bóg i tak patrzy na serce, nie zatrzymuje się na naszych czynach. I tylko to, co wykonuje Chrystus przez swoją obecność w nas, podoba się Bogu. Wszystko, co my sami robimy, nasze wypełnianie przykazań o własnych siłach, jest dla Boga bezwartościowe, bezużyteczne. Więc wszelkie nauczanie kogoś, w kim mieszka żywy Chrystus, że ma przestrzegać przykazań, jest nieporozumieniem. Ale jeśli jesteś osobą, która jeszcze nie nawróciła się do Chrystusa, nie zaprosiła Go, by wszedł i nie doświadczyłeś, czy nie doświadczyłaś Jego obecności w sercu, to przykazania Boże są jak najbardziej dla ciebie. Twoje próby wypełniania ich mają doprowadzić ciebie do desperacji i pokazać, jak bardzo potrzebujesz Zbawiciela. Taka jest rola przykazań w prawie Boga. I tylko taka, by doprowadzić nas do desperacji i w końcu do Chrystusa. Ale gdy to już nastąpiło, gdy ktoś zwrócił się do Chrystusa i zaprosił Go i Chrystus zamieszkał, to jarzmo potrzebujemy zdjąć, żadnego starania się, by przestrzegać przykazania. Trzeba zrobić miejsce na nową motywację, utrzymywanie Chrystusa na pierwszym miejscu, na tronie swojego życia,
Bo co Bogu ze spełniania jakichś przykazań, jeżeli Chrystus nie jest na pierwszym miejscu? Bzdura. Utrzymywanie Chrystusa na pierwszym miejscu, ufając, że On wypełni to całe chrześcijańskie życie we mnie. To właśnie On to wszystko wypełni, też to, co tam się chowa w przykazaniach i dużo więcej. Tu jeszcze jedna ilustracja, którą Bóg zapewnia nam, zapewnia ją Jezus Chrystus. Popatrzmy, Ewangelia Marka 2. Nikt młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki i wino przepadnie i bukłaki. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Jeżeli Chrystus w tobie mieszka, to załatwia wszystko. Jest jak młode wino i nie da się tego połączyć ze starym, skierowaniem się przykazaniami. Więc potrzebujesz dobrze wybrać to, do czego przyłożysz swój wysiłek. Do utrzymywania Chrystusa na pierwszym miejscu w sobie. A Jego obecność i ta nasza bliska więź rozwiąże każdy problem. Chrystus obdarzy mocą do zwycięstwa, uczyni też znaczące rzeczy przez nas. Jego obecność załatwia wszystko. Nasze życie jest jak szkolna wycieczka. Czy będziemy z niej zadowoleni? Niektórzy moi koledzy i koleżanki byli bardzo niezadowoleni. Przegrali ze starą naturą. Ja należałem do tych zadowolonych, chociaż jeszcze wtedy nie podjąłem decyzji osobiście zaufania Chrystusowi, ale ten styl wolności od dyktatury własnej natury, który czerpałem od tych, którzy gdzieś szli przede mną, byli wzorem, gdzieś mi towarzyszył, zanim sam doświadczyłem tej najbardziej niezwykłej rzeczy, obecności Chrystusa we mnie, i to załatwia wszystko. Więc życzę wam i sobie, byśmy na co dzień takiego zwycięstwa i takiej wolności doświadczali.